Mam do Was pytanie. Jakie wytwórnie filmowe kręcą najwięcej produkcji rocznie? Pierwsze miejsce jest dość proste. Należy ono bowiem do Bollywood. Drugie? Cóż, niektórzy z Was będą zaskoczeni, bowiem nie należy ono wcale do amerykańskiego Hollywood, a do nigeryjskiej wytwórni filmowej, potocznie zwanej Nollywood. Warto zaznaczyć, że jest to potoczna nazwa, bo sami Nigeryjczycy nie określają w ten sposób swojego kina. Jednak bez względu na to, czy słyszeliście o tej wytwórni, czy nie, musicie wiedzieć, że kilka lat temu, w czasie apogeum działalności, wypuszczali 20 filmów tygodniowo. Produkcja była wręcz taśmowa, co oczywiście przekładało się na gorszą jakość i niech dowodem tego będzie autentyczne ujęcie jednej z tamtejszych produkcji. Aby zrozumieć fenomen największej wytwórni filmowej w Afryce, musimy się przenieść do najbardziej zaludnionego miasta na tym kontynencie, a więc do Lagos, które jest pełne kontrastów. Z jednej strony nowoczesne centrum, w którym koszty życia są większe niż w największych europejskich miastach, a z drugiej fawele, w których mieszka co najmniej 3/4 ludności miasta, z których większość utrzymuje się za mniej niż dolara dziennie, bez prądu, bez bieżącej wody czy bez ogrzewania. I taką klamrą, która bardzo ładnie ze sobą spina te dwa światy, jest właśnie Nollywood, które działa w Surulere, a więc w jednej z dzielnic Lagos, które jest przy okazji największym miastem w Afryce, bo zamieszkuje je ponad 20 milionów ludzi. Wszystko zaczęło się w latach 20. XX wieku, wraz z pojawieniem się w Nigerii mobilnych kin, a więc ciężarówek wyposażonych w ekran projekcyjny i rzutnik. I to właśnie w tej formie premierę miał pierwszy nigeryjski film fabularny, Palaver, z 1926 roku. I z biegiem lat kina stawały się w tamtych okolicach coraz bardziej popularne, głównie za sprawą chrześcijańskich misjonarzy, którzy chętnie wykorzystywali je jako narzędzie do propagandy religijnej. Kiedy Nigeria w 1960 roku stała się niepodległym krajem, systematycznie zaczęły się pojawiać tam kina, lecz były w nich grane przede wszystkim filmy z zagranicy. A w latach 90. nastąpił oficjalny upadek nigeryjskich kin. I z dziesiątek zostało ich tylko kilka, które należały do kościoła katolickiego. Z jakiego powodu upadły? Po pierwsze, dlatego, że pojawiły się w kraju problemy społeczno-gospodarcze. Po drugie, pojawiła się telewizja, która całkowicie zdominowała rynek. Poza tym, wielu ludzi nie było stać po prostu na bilet do kin, więc nie miały one raczej miejsca bytu. Pewnie teraz się zastanawiacie, gdzie w tym wszystkim jest miejsce na Nollywood, które produkowało nawet 1000 filmów rocznie. Jak to możliwe, że w ogóle powstało, skoro przez te wszystkie lata miało tak bardzo pod górkę, a w kraju ponownie nie istniały żadne kina? Cóż, nigeryjski przemysł filmowy nie zawdzięcza swoich sukcesów kinom. W tym przypadku sytuacja jest dużo ciekawsza, niż by się mogło wydawać. I wszystko zaczęło się w 1992 roku, kiedy Kenneth Neboe sprowadził kasety z Tajwanu. Dlaczego? Cóż, po prostu chciał je sprzedać ze sporą przebitką. Wiedział, że kasety tam będą całkiem popularne. Jednak doszedł do wniosku, że sprzedaje za wyższą cenę, jeśli coś na nich będzie nagrane. I działał bardzo odważnie, gdyż postanowił wyprodukować swój pierwszy film, czyli Living in Bondage. Thriller opowiadający o sekcie religijnej, która żąda złożenia ofiary z żony głównego bohatera. I okazała się ona niemałym hitem. Jego dystrybucja miała miejsce na kasetach wideo i szybko wyznaczyła szlak dla nowych produkcji. A w latach 90. w Lagos kin już praktycznie nie było, a kaseta kosztowała zaledwie 2 dolary. Jakość obrazu czy dźwięku lub też scenariusza schodziła w tym przypadku na dalszy plan. Filmy były dostępne nawet dla ludzi, którzy zamieszkiwali najbiedniejsze dzielnice, więc przepis na sukces był gwarantowany. I dokładnie w ten sposób wyglądały następne lata Nollywood. Filmy, które były kręcone w zawrotnym tempie, które były sprzedawane następnie na nośnikach fizycznych. Jednak o czym one były? Większość z nich, a szczególnie te nakręcone na początku lat 90. i 2000, to horrory zawierające elementy wudu, okultyzmu czy czarnej magii, która sięgała do afrykańskich mitów. Reszta to dramaty. Filmy te bardzo często nawiązywały do nigeryjskiej kultury czy tradycji. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych produkcji był film z 1998 roku pod tytułem I Hate My Village, którego historia skupiała się na kanibalizmie. Zresztą zobaczcie tylko okładkę. I tak dla jasności, kanibalizm wśród żadnych poznanych plemion nie jest obecnie praktykowany, jednak 70 lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Dlatego nie ma co się dziwić, że przetrwał on w nigeryjskich filmach fabularnych.
Pamiętajmy jednak, że ta produkcja, jak i inne, są skierowane do ludzi wychowanych w obcej dla nas kulturze. Dlatego wydają się nam takie dziwaczne. Znany hollywoodzki reżyser Izu Ojukwu, zdobywca 5 nagród Afrykańskiej Akademii Filmowej, w wywiadzie dla National Geographic powiedział: "Był czas, gdy w moim domu mieszkała cała nasza rodzina, czyli jakieś 40 osób. Jedliśmy z jednego garnka, a potem razem słuchaliśmy tradycyjnych opowieści mojej mamy o demonach i czarownicach. I te opowieści do dziś są moją największą inspiracją do tworzenia filmów." Pamiętajmy, że dla tamtejszych ludzi opowieści związane z różną czarną magią, z wudu, są po prostu tym, czym dla nas są święta Bożego Narodzenia. Są elementem kultury i tradycji. I to po prostu z naszej perspektywy wydają się kontrowersyjne. Wiele nigeryjskich produkcji dodatkowo stara się przemycać wątki edukacyjne, poruszają ważne społecznie tematy, dotykając lokalnych problemów, takich jak braki wody, AIDS czy różnice społeczne. Dodatkowo przemycają ku przestrodze ważne dla lokalnej społeczności lekcje. Ten, kto stosuje czarną magię, ślepnie, tak by nikt nie próbował jej samodzielnie. W jednym z filmów mężowi, który zdradza swoją żonę, kurczy się przyrodzeniem, również ku przestrodze. Humor jest tu obecny, aczkolwiek zazwyczaj jest subtelny, wyszukany oraz oczywiście dostosowany do tamtejszych standardów. A dramaty, które uderzają w bardziej przyziemne tony, opowiadają historię zwykłych mieszkańców Afryki, przełamując kompletnie europejskie czy amerykańskie mity i wyobrażenia o tamtejszym życiu. Filmy te nie przedstawiają Afryki jako kraju, w którym są tylko dzikie zwierzęta na ulicach miast i tylko skrajna bieda. Pamiętajmy, że w wielu rejonach ludzie mają rodziny, zarabiają pieniądze, co prawda nieduże, lecz wystarczające, mierzą się z codziennymi problemami, nie wszędzie jest skrajne ubóstwo. Wiele osób w Afryce ma dostęp do amerykańskich filmów, jednak po prostu wolą te, które powstają w Lagos, ze względu na to, że są dla nich rodzime i uderzają w bardziej znajome tony. Filmy były dystrybuowane najpierw na kasetach, a później na płytach DVD. A ze względu na to, że do niedawna w Lagos nie istniały kina, cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Były sprzedawane na targowiskach czy w różnych sklepach. Jednak pozwólcie, że zajmę się chyba najciekawszym możliwym tematem dotyczącym Nollywood. Jak szybko powstają tamtejsze filmy? Cóż, jeszcze niedawno zdjęcia trwały około tygodnia, a przygotowania scenografii przed rozpoczęciem zdjęć od 3 do 4 dni. Film był nakręcony w zawrotnym tempie, a pamiętajmy, że mówię wciąż o produkcjach długometrażowych. W filmowej dzielnicy Lagos, czyli Sururele, w szczytowym momencie powstawało około 20 filmów tygodniowo, z których każdy miał budżet na poziomie 20 000 dolarów, a więc w porównaniu do np. amerykańskich produkcji bardzo, ale to bardzo niski. Tam żaden reżyser nie oczekiwał od aktorów znania swoich kwestii na pamięć, a od niego samego zazwyczaj nie wymagano pełnego scenariusza, bo liczył się po prostu ostateczny efekt. Sprzęt też oczywiście nie musiał być najwyższej jakości. Ważniejsze były inne kwestie, jak na przykład prąd podczas kręcenia, bo w końcu mówimy o regionach, gdzie w ciągu doby mogą być kilkugodzinne przerwy w jego dostawie. Z kręceniem trzeba się było dostosować do warunków. Krótki czas na nakręcenie wymusza wiele kompromisów. Trzeba być gotowym do płacania haraczy lokalnym gangom, bo inaczej będą po prostu przeszkadzać podczas zdjęć, a tego by nikt nie chciał. Liczy się każda minuta, bo jeśli nie zapłacą, może się okazać, że zaraz w lokalnym meczecie będzie rytualna modlitwa i głośny śpiew z okolicy będzie znacznie utrudniał nagrania. W wielu sytuacjach trzeba negocjować, a także improwizować. I naprawdę, ekipa filmowa musi się dostosowywać na bieżąco do warunków, jakie po prostu ma podczas kręcenia produkcji. Z czasem jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Dzisiaj coraz więcej produkcji jest kręconych po angielsku, by trafić do jak największej liczby afrykańskich krajów, takich jak Zambia, Zimbabwe, RPA, Somalia czy Kenia. Bo pamiętajmy, że choćby w tych państwach angielski jest popularny. Od 2006 roku sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać. Do kraju zaczęły powracać kina. Były w nich wyświetlane filmy zdecydowanie bardziej profesjonalne, które posiadały zdecydowanie większy budżet. Pierwszą produkcją, która wyznaczyła nowe standardy, był thriller pod tytułem Irapada, który miał premierę na DVD dopiero po 2 latach. Wydanie filmu najpierw do kin zapewniło niesamowicie wysokie przychody, w związku z czym sieć kin zaczęła się rozwijać. Początkowo były dostępne one dla ludzi bardziej zamożnych, jednak z czasem pojawiły się również w biedniejszych dzielnicach Lagos. Zbiegło się to w czasie z dofinansowaniem branży ze strony nigeryjskiego rządu równowartością 800 000 dolarów. Była to kwota w zupełności wystarczająca, by popchnąć przemysł w kierunku filmów o lepszej jakości, które nie tylko ładniej wyglądały,
ale również miały bardziej złożone scenariusze czy dużo lepsze scenografie. Wydłużyło to oczywiście czas produkcji, dzięki czemu tutejsze filmy zaczęły wyglądać coraz bardziej profesjonalnie. Później było z górki. Równowartość 200 milionów dolarów dofinansowania w 2010 roku i kolejne miliony w następnych latach zapewniły znaczący rozwój. Od 2015 roku tamtejszy bank udziela nawet specjalnej pożyczki dla producentów. Dzięki temu wiele produkcji, które powstawały w ciągu ostatnich 10 lat, mają budżet kilkuset tysięcy czy nawet kilku milionów dolarów, przynosząc znaczne przychody, nieporównywalne z żadnymi filmami wcześniej. Już w 2014 roku Nollywood zapewniło 5 miliardów przychodu, a czas produkcji wielu filmów z około tygodnia wydłużył się do kilku miesięcy, a nawet do roku. Śmiało można powiedzieć, że żadna wytwórnia filmowa świata w tak szybkim tempie nie zrobiła aż tylu kroków do przodu. Oczywiście kręcenie coraz bardziej profesjonalnych produkcji nie oznaczało, że wszystkie od razu takie były. Stanowią one nadal mniejszość. Nawet dzisiaj wiele z niskobudżetowych filmów jest kręconych w tydzień czy kilkanaście dni. I nadal są one dystrybuowane na płytach w lokalnych sklepach, a inne stanowią produkcje telewizyjne. I w związku z tym dofinansowaniem nawet one mają trochę większy budżet, co pozwoliło na powstanie wielu perełek, o których aż głupio nie wspomnieć w tym materiale. Wśród was są na pewno fani Spidermana, którzy czekają na trzecią część z Tomem Hollandem, a inni toczą za to dyskusję o tym, który aktor najlepiej się wcielił w tę rolę na przestrzeni wszystkich serii z Człowiekiem Pająkiem. I naprawdę przestańcie o tym dyskutować, bo nie ma już o czym. Ja wam powiem, który Spider-Man jest najlepszy. Jest szybszy, zwinniejszy i dużo bardziej niebezpieczny. Ale to dalej nic przy Spider-Girl. Jest to w dodatku serial, który jest marzeniem fanów Marvela. Wspominałem już, że Nollywood jest rewolucyjny. Cóż, dwa lata temu przed zapowiedzią seriali Marvela przez Disneya w Lagos kręcili już swoje seriale z tego uniwersum. Coś pięknego. I ten serial, podobnie jak inne, stara się przemycać różne ważne wątki, a niesamowicie realistyczne CGI i gra aktorska na najwyższym możliwym poziomie tylko poprawiają odbiór tej produkcji. Naprawdę jest to coś, co po prostu musicie nadrobić. Takich filmów jest oczywiście dużo więcej. A jak istotny jest Nollywood? Nigeria ma największą gospodarkę w całej Afryce. A sama branża filmowa jest najszybciej rozwijającą się branżą, jaka tylko tam istnieje. Jest drugą co do wielkości tuż po ropie. Dzisiaj zatrudnia najwięcej osób spośród wszystkich branż. Jest to przemysł, który doskonale łączy ludzi pochodzących z faweli z klasą bogatszą, sprawiając, że zamiast ciężko pracować na przykład w kopalni, mogą podjąć się mniej obciążającej i często lepiej płatnej pracy na planie filmowym. W ostatnich latach dobrych nollywoodzkich filmów jest coraz więcej, dzięki czemu zapewniają sobie coraz większe grono odbiorców, stając się coraz bardziej popularnym. Gwiazdy Nollywood zyskują coraz większą sławę i pieniądze, a same filmy nie są już dostępne tylko i wyłącznie na lokalnych targowiskach, ale także mają premiery kinowe i coraz częściej pojawiają się na platformach streamingowych na całym świecie. Serio, nawet na polskim Netflixie jest zakładka z dziesiątkami nollywoodzkich produkcji. I nic dziwnego. Odnoszą one coraz większe sukcesy, szczycąc się box office'em na poziomie setek milionów dolarów. W 2020 roku produkcja pod tytułem Odważne serce została pierwszą z tego kraju zgłoszoną do oscarowej rywalizacji. Jednak nie została nominowana do Oscara, na to przyjdzie nam jeszcze poczekać. Tak samo jak na rozwój Nollywood, bo złota era nigeryjskich filmów ciągle jest przed nami. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć!